Dzień dobry, dzień dobry. Cała drużyna, słuchajcie, prawie cała drużyna na pokładzie. Jest nam tu ciasno i niewygodnie. Cześć Madzia. Hej. Cześć Hubertus. Dzień dobry. Cześć Mario. Cześć. Zawsze jak zaczynamy, to mówimy, że jesteśmy w niedoczasie. Dzisiaj pierwszy raz chyba tego nie powiem, bo jest wcześnie. Jest wcześnie. 5:39. Jest wcześnie i ruszamy. Słuchajcie, ruszamy w kierunku na Mazury. Po drodze zbieramy jeszcze łódkę, zapinamy na hak i ciągniemy dalej. No i zaczynamy. Mazurską przygodę. Tym razem właśnie mazurską przygodę, tak? Będzie seria filmów właśnie teraz troszkę z łódki, więc mam nadzieję, że spodobają się Wam nasze odcinki i będziecie je fajnie oglądać. A jeszcze przy okazji przypominam, że z większością z Was widzimy się od 24 do 26 maja na naszym urodzinowym zlocie na kempingu Osiek Molo. Także zapraszam wszystkich jeszcze serdecznie, z tego też będzie na pewno fajny vlog nagrany, więc kto nie będzie, to będzie miał okazję zobaczyć, ale mam nadzieję, że większość z Was tam będzie. A kto, no, jeszcze, a kto jeszcze nie zdecydował, to chyba tam jeszcze chyba coś zostało, jeszcze nie? Jest kilka miejsc, bo o tym nie powiedziałeś, bo tak, tak. No właśnie, no, bo... Ale jeszcze jak coś, to ostatnie osoby jeszcze mogą dokupić i się jeszcze zmieszczą. Lecimy w stronę Mazur. Mam nadzieję, że nie rozpoczniemy deszczowo, tylko właśnie słonecznie, tak. Tak właśnie mamy. Już o 5 rano słoneczko. Hura, hura, w końcu. Hura, hura, tak, w końcu zapięta na hak. No i co, zmierzamy w kierunku któregoś jeziora, jak zwykle u nas na spontanie, więc nie wiemy. Jedziemy sobie i zobaczymy, w którym miejscu to chce się nam odbić. Na jakiś fajny slip. Będziemy się po drodze zastanawiać. Trochę pracy mamy, słuchajcie, także dzisiejszy dzień to będzie po prostu jedno wielkie przygotowanie się tak naprawdę do pływania. Jest nam troszeczkę smutno, bo Hubert się w tamtym sezonie napracował, żeby wypolerować łódkę, no ale niestety wygląda tak, jakby jej nikt nie ruszał i nie polerował. Nie wiem, co z tym zrobimy, czy się nam udaje. Trzeba ją wylakierować po prostu kiedyś i chyba. Tak, myślę, że ten na przyszły sezon przyjdzie albo do oklejania, albo do malowania, albo nie wiem co jeszcze. No, a co? A teraz to co? No, badany na twarzy wszyscy mamy, po prostu ruszamy, jedziemy i zmykamy. I zmykamy, pływamy. Tylko myślimy, gdzie się zwodować. I padło chyba na hotel, raczej na hotel, na Port Royal w Giżycku. Tylko muszę zadzwonić, czy w ogóle jest slip dostępny i otwarty dzisiaj, bo jest 1 maja, więc może się coś tam zmieniać. Także dzwonię, zapytam i zobaczymy, co odpowiedzą. Zadzwoniłem się, uzgodniłem z panem, że mają slip otwarty. Z panem Bosmanem? Tak, do 20 godziny. Siedzą chłopaki, my będziemy koło 16 i będziemy się wodować. Miejsce mają, pogodę my też mamy, zobaczcie, słońce świeci. I lecimy teraz na te Mazury, jest 13:22, mamy jeszcze 3 godzinki. 182 km, 3 godziny. Także lecimy ostrożnie i do zobaczenia na miejscu. No, zostało nam pewnie jeszcze jakieś, nie wiem, 50 parę kilometrów, ale zatrzymaliśmy się nad takim ładnym jeziorkiem tutaj. Mati poszła na spacerek, a my idziemy sprawdzić w ogóle, czy wszystko jest ok, czy pasy trzymają wszystko. Co, Hubert? Dobrze. Wszystko ok? Wszystko ok, dobra. Pięknie. Ty, ale słuchaj, ten bimini trochę cię odczepiło. Zławże, bo odczepiło się. No, zobaczcie, jak już pięknie Mazury wyglądają. A tu jest, sprzedam siedlisko w Zgonie. Pokazyjna cena, jedyne 10 milionów. Z dostępem do jeziora. Mati ma seksowne ubranko. Z Maria pod koszulki. Bo była, słuchajcie, na sterylizacji tydzień temu. Wszystko jest dobrze, oprócz tego, że te oryginalne ubranka w ogóle jej nie pasują i cały czas jej spadają. Więc Mario poświęcił swoje koszulki i Mati ma kubraczki uszyte. Zobaczcie, jak jesteśmy dopakowani. Ej, tu masz już. No full, full. Tu jeszcze moje adidasy. Tula cała, zapakowana. Także grubo. Dojechaliśmy, moi drodzy, do Mikołajek. Tym razem wjechaliśmy od drugiej strony niż zazwyczaj. Ale już tu przełączę kamerkę i już Wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Piękna pogoda dzisiaj, więc ludzi sporo, ruch też zrobił się tutaj
ostro dużo, dużo większy niż do tej pory mijała nam droga. Trochę ciasno. Trochę ciasno, bo gabaryt duży. Tutaj się jedzie właśnie takimi dosyć wąskimi drogami, więc no tak średniowo komfortowo się człowiek czuje. Ale spoko, już niedaleko, już niedługo jeszcze tu przejedziemy, jeszcze a zaraz tu będziemy się kierować w kierunku... Właśnie, teraz będzie wszystko widać, bo przez most będziemy przejeżdżać. Tak, w kierunku mostu właśnie nad jeziorem i będzie ładny widok, więc wam pokażę. Właśnie przepływamy. Przepływamy, tak, przejeżdżamy. Ty już płyniesz, widzę. Ja już jestem myślami w wodzie. Ale zobaczcie, piękna pogoda i ruch już widać na jeziorze. Dużo ludzi też w knajpkach już siedzi. No super, ja to lubię, jak miasta zaczynają tętnić życiem, bo u nas to jest tak, kurczę, słabo, jak chodzi o taką, nie wiem jak to nazwać, może taką kulturę siedzenia po knajpkach, czy spędzania czasu właśnie w jakichś tam restauracyjkach. Bardzo mi się to podoba, jak się do Włoch jedzie, prawda? Jak tam ludzie sobie siedzą w tych knajpeczkach, miło spędzają czas. U nas się tak raczej w takie pogodne dni to spotyka, nie? Nie ma tej kultury. Tak, a nie właśnie tutaj. Mają same pogodne dni, co są tam się. Tak, więcej słońca mają. Mijamy kemping, a jakiś tam, nie zdążyłam doczytać, bo bym wam powiedziała, jaki tu jest bliziutko, ale tutaj zobaczcie, już pokazuję, też macie kolejny taki parking na kampera, też można sobie tam przyjechać i zaparkować. Bardzo często nas ostatnio pytacie w komentarzach, jaki kemping wybrać na Mazurach, jaki jest fajny kemping na Mazurach. No nie mamy tutaj zjeżdżone praktycznie przyczepą w ogóle nic. Rodzice tu byli raz kamperem, to się tam mogą wypowiedzieć, żebyście mieli publicznie, a nie tylko ktoś tam w komentarzach albo we wiadomości prywatnej, no to oddaję wam głos. Teraz na szybkiego, no tak. Szekli na przykład. No Szekla na pewno byliśmy. Co prawda byliśmy akurat nie, wystaliśmy łódką, ale znajomi byli z przyczepą kempingową. Ale kemping Szekla jest bardzo duży i bardzo taki... Wydaje mi się, że dosyć fajny, tak. więc tu może iść polecajka. Dobry, klub Kamil Mila. Kamil Mila, tak, więc to też jest bardzo fajny kemping, tylko tam chyba z dostępnością jest dosyć ciężko, jak chodzi... Trzeba dopytać, kiedyś było większość miejsc rezydenckich. Tak, więc to jest... pod Wierzbą, no super kemping, tak samo, tylko ale też miejsca rezydenckie. Większość jest miejsc rezydenckich, tak. Potem mamy... O kurczę, no dużo jest w ogóle, wiecie co, mi to się dawniej wydawało tak, że na Mazurach jest w ogóle mało kempingów, ale jadąc teraz, przed chwileczką wam też we filmiku pokazywałam jakieś tam kempingi i przy jeziorach w ogóle zauważyliśmy teraz, przejeżdżając, że powstały też takie małe, kameralne kempingi, gdzie mnóstwo ludzie... takich pól biwakowych, gdzie ludzie prywatnie, jak mają dostęp do jeziora i mieli tam jakieś, nie wiem, swoje pola, to po prostu udostępniają to w tym momencie jako pola kempingowe czy pola namiotowe, więc... W sensie nic nie ma oprócz pewnie prądu i jeziora, no nie? Tak. Trawa skoszona po prostu na gładko i tylko dostęp do jeziora. Ale tak też jest fajnie, tak też jest fajnie. Ale takie mniejsze właśnie kameralne, jak ktoś poszukuje takiego spokoju. Dobra, bo za chwilę znowu zapomnę, bo nawijasz. Kemping Rydzewo, kemping Echo, akurat nie w tych regionach, bo teraz przypominam sobie. Z drugiej strony tam koło Rybaczówki, jak się nazywał ten? No teraz nie pamiętam, ale też tam jest kemping. Taki w lesie bardzo położony. On jest u nas na kanale ograny, więc można sobie tam gdzieś właśnie, też... Nazwa wyleciała nam, tak. No to tam też na pewno bardzo fajnie. No jak będziemy pływać, no to będziemy ten... Gdzie zobaczymy jakiś fajny kemping, no to będziemy wam wrzucać po prostu polecajki, żebyście sobie mogli orientacyjnie zobaczyć, co to jest. Czekaj, San Villa, tak? San Villa ten kemping? No, chyba tak. San Villa, tak. I on też jest sportem. Tak. A póki co, jedziemy dalej. No, jeszcze 30 minut.
i połączymy się z wami, jak się... 10 minut temu było 30 minut, teraz jest dalej 30. 40 tak, było tak, 10 40 minut temu, było. Nie ściemniaj. Na filmie powiedział 30, także jest nawet nagrane i to było gdzieś ze 6 minut temu, także... No bo może jakiś korek jest, ile to się wydłużyło. I tak się tutaj jedzie od 2 godzin, mamy 40 minut. A. Chyba się doczekać nie może po prostu. Nie, bo on, słuchajcie, bo on już tak dziecko kiedyś wyjeżdżało się do Chorwacji. Daleko jeszcze? To wsiedli i za godzinę się pytali, czy daleko jeszcze na miejsce. Pewnie też tak macie. No. Czyli jest duży i dalej ten. Dobra, policaje stoją. Coś się błyska, słuchajcie. No. Coś się błyska. Mrugają chłopaki, mrugają. Coś się błyska. No, mrugają, chłopaki ruszyli w trasę dalej. Kanał Szymański, moi drodzy, tym razem pokazany z góry. Tak, jutro pewnie będzie z wody. A jutro z wody. A tutaj coś płynie sobie już nim, proszę bardzo. O, te chyba te... No, barierki zasłaniają trochę. Porobione, fajnie. No, będziemy obserwować, jakie nastąpiły zmiany na Mazurach, bo tak w sumie po sezonie jednym, podobno wolnym, wszystkie no to... te. Wszystkie kanały podobno skończone. Więc fajnie, fajnie. Jedzie VIP catering. A tu trzeba uważać na gałęzie. Ależ grill widziałeś? Bo? Ale wielki był, nie? Ja pierdolę. Cała naczepa grilla. Krzyczę. Droga, powiem wam... Co? Droga tutaj wśród tych drzew, no to jest przepiękna, ale przez to też jest znacznie ciaśniej niż by mogło być i jeszcze te gałęzie, no na szczęście są wysoko podcinane, ale znaki są, żeby jednak uważać na wysokość tych gałęzi, jak się jedzie. Dojeżdżamy do ronda, już słuchajcie, w Giżycku, skręcamy w lewo i ostatnia prosta, zostało nam niespełna kilometr i będziemy już w porcie. Także ja, słuchajcie, biorę dokumenty, uciekam do Bosmanatu, zgłosić, czy się będziemy wodować. Czyli Mario zrobił sobie najlepszą robotę dla ciebie. Umar, co myślisz, co on sobie zarezerwował? Czyli trzeba się mieć ustawić, no. A wy przygotujecie łódkę do wodowania. Aha. I opowiecie tu. I jadą kamperki, hello, hello, kto tam jedzie? Hello, hello, hello. Ktoś mi pomachał, ale nie wiem, kto to był. Dobra, jesteśmy. Dobra, no to słuchajcie, dojechaliśmy. Tutaj jest właśnie Port Royal. No, załadowany. Załadowany parking mocno. No ale to też jest fajna miejscówka, więc nie ma się co dziwić. Żagli już tu widzę, albo jachtów żaglowych, powiem tak ładnie, sporo widać. No, bo cię poprawią. A my tutaj właśnie się zatrzymujemy, bo tu jest brama, którą wjedziemy, czyli Mario idzie się teraz przespacerować. A my sobie tu poczekamy. Prace zostały rozdzielone, więc tu wam pokazuję, co trzeba zrobić, zanim się podjedzie łódką na slip. Ściągamy sobie bimini portowe. Tutaj jest dosyć mało miejsca, jak się podjeżdża. Bramę trzeba otworzyć, więc żeby już nie tracić czasu, no to robimy to wcześniej. W ogóle nie ma miejsca w zasadzie. Tak, no. Do poczekania to trzeba na ulicy stać. Więc od razu sobie tu zrobimy takie rzeczy. Powyciągamy też odbijacze, przywiążemy je. Trzeba z przyczepy odpiąć jeszcze belkę z rejestracją i z prądem. Także parę takich rzeczy jest do zrobienia. Słuchajcie, wiążemy odbijacze. Węzły się pamięta nawet. Nie, no nie jest tak źle. Dobra, teraz będziemy rozpinać tutaj walkę tylną przyczepie. Dobrze, słuchajcie, ja już wróciłem z kapitanatu, czy z bosmanatu. Mniejsza o większość. Słuchajcie, dostaliśmy kluczyk tutaj do bramy. Otworzyłem bramę i będziemy się slipować. Już mam przydzielone miejsce w tamtym rzędzie. Tam mam przydzielone miejsce. Jak ktoś oglądał te filmy, które żeśmy ostatnio łódkę wyciągali stąd, to dokładnie to samo. Słuchajcie, 120 zł za dobę, za 4 osoby łódkę. 50 zł wodowanie, więc takie są koszty. Takie są koszty. Mogę zostawić też przyczepę.
na parkingu i samochód też tam już tam Bosman przyznał miejsce, gdzie mogę stanąć z przyczepą. Będę potrzebował do niedzieli ustawić się samochodem z przyczepą, więc też mam miejsce przydzielone. Więc słuchajcie, obsługa naprawdę profeska, pełna profeska. Teraz tak, jeżeli chodzi o łódkę, no to Hubert z Asią i z Madzią tutaj przygotowują wszystko. Słuchajcie, prąd jest odpięty od haka, linkę jeszcze za chwilę Hubert tu odepnie, wszystkie pasy transportowe będziemy zwalniać. Już Asia z Hubertem od góry odbijacze już, słuchajcie, zawiązała z jednej i z drugiej strony. Wiem, że teraz przygotowują sumę tam jeszcze, żeby ewentualnie mieć ją pod ręką, czyli sumę dziobową. Tu sumy też już są, zobaczcie. Balon też w razie czego jest, jak się będzie podpływało do ten, żeby nie ubić sobie, moi drodzy, rufy. Teraz tak, rejestrację, czyli całą tą listwę ze światłami, z rejestracją też już jest ściągnięta. Tą listwę położyliśmy sobie tam na tych oponach z tyłu, także po zwodowaniu ja po prostu do przyczepy to założę i przyczepa jedzie na czas pływania po Mazurach ze mną, wraca w przyszłym tygodniu do domu. Więc słuchajcie, za chwilę ja rzutką się będę wycofywał. Chyba gdzieś słyszę, że wietrzenie komór silnika robi, więc o takich rzeczach ważnych na pewno pamiętamy. Asiula, powiedz mi, jak tam się czujesz w roli... W jakiej? No, nie będę mówił. W jakiej? Zastanów się, co chcesz powiedzieć. No dobra. No. Jak ci tam idzie robota? Idzie mi dobrze. Idzie mi dobrze. Człowiek sobie przypomina, co się robi, tak wiecie? Stoję i nagle, aha, jeszcze to. W sumie to takie już jest trochę zakodowane, nie? No, dokładnie. Nie tak, zobacz. Aczkolwiek nie cieszy mnie to, że nie brałam łódki z domu, bo widzę, ile po prostu rzeczy jest do zrobienia, zanim będzie fajnie. No, ale to podejrzewam, że będziemy dziś i pewnie jutro, bo dzisiaj wiele czasu już nie ma, poza tym zmęczeni jesteśmy. Słuchajcie, ale niespodzianka, bo strumieniówka nie działa. Także widzicie, jak to jest. Pełny serwis, a pół rzeczy nie działa. Słuchajcie, zadanie wykonane perfekcyjnie, jak widzieliście z drona. Potem chyba nie było nagrywane, bo akurat nie, Hubert musiał dronem, że tak powiem, wylądować. I właśnie tutaj dokowali z Asią tylko i wyłącznie. Madzia przyszła na koniec, im tylko sumę zawiązała tutaj do knagi i tak sobie stoimy, już wam pokażę. Więc tak to wygląda. Stoimy na dalbach, już wiemy, że to są dalby, bo chciałem to zjeść w tamtym roku. Nie, zbierzemy się za robotę. No, bo mamy robot spielony, a później. Dokładnie, my idziemy z Hubertem teraz zaparkować samochód. Wjeżdżamy tutaj na parking, ma miejsce na przyczepę, tak jak mówiłem już. Idę zapłacić do Bosmanatu. Na razie ten. Na razie nie ma miejsca. Połóżcie tylko ewentualnie tu na tym, na kej. Tylko tak nie na środku, żeby ludzie mogli przechodzić. I ten, i słuchajcie, będziemy znosić pomału. Pracy mamy tyle, że właściwie to nie wiem, czy my dzisiaj zdążymy wszystko zrobić, ale no zobaczymy, jak się uda. Zaczynamy tym razem od mesy. No tu jest trochę roboty, ale pierwsze co, no to co wyciągnę, tu jeszcze stół mamy złożony na dół. Wyciągnę wszystko, co jest mi niepotrzebne. Łazienki to nawet nie otwieram, żeby pokazywać. Dopiero jak ogarnę, to
to zacznę pokazywać, bo tam jest po prostu wrzucone wszystko, to co gdzieś przeszkadza, to tam jedzie, więc boję się otworzyć drzwi, że to na mnie wszystko wyleci. Dobra, bierzemy się za jakieś prace. Jak widzicie właśnie z jaką miną tutaj siedzę, to chyba możecie się domyślić, że coś poszło nie tak, jak żeśmy to przewidywali. I to nawet bardzo nie tak. W momencie, kiedy z Madzią zajęłyśmy się tam na dole w mesie, prawda, przygotowaniem wszystkiego, to nagle okazało się, że... No włączyliśmy z Hubertem pompę wody, no i słuchajcie, zaczęło zapierniczać wodą za lodówką, po dywanach i po prostu gdzieś nam tu przylało. Okazało się, że chłopaki z serwisu nie zadbali, mówię, o wszystko i po prostu nie zalali instalacji po prostu jakimiś roztworami, które po prostu nie marzną w zimie. To jest jedno. Poza tym jest łódkę odebraliśmy po dużym serwisie i w tym momencie anister strumieniowy nie chodzi w ogóle, pomimo to, że była robiona korekta przy nim, bo pamiętacie z poprzedniego sezonu. Zostało to też niesprawdzone i po prostu żeśmy tą łódkę odebrali, zapłaciliśmy po prostu za serwis. Chodzi o to, żebyście sobie dopilnowywali takie rzeczy, bo naprawdę chyba nie da się ludziom ufać. Nie da się ludziom ufać, bo człowiek chce dobrze, człowiek chce zapłacić elegancko wszystko. Jest pewny, że jak zostawia łódkę gdzieś w serwisie, to ktoś o nią zadba i tak dalej, a taki numer właśnie wyskoczył, że lodówka w tym momencie wyjęta, wszystkie złączki popękane. Znaczy akurat ta jedna tu, nie? No ale nieważne, no, jak się włączy pompy, no to po prostu zalewa, nie? Znaczy problem jest w ogóle w tym, że tak, przyjeżdża człowiek umordowany po całym dniu, chce rozpakowywać rzeczy, tak, a tu z powrotem trzeba wszystko było wyciągnąć na pokład. No i szukać po prostu, gdzie jest problem, co się dzieje. No, Madzia zbiera wodę, chyba z dobre 10 minut wodę zbierała. Teraz będzie trzeba oczywiście to wszystko wysuszyć, żeby nam tam grzyb gdzieś jakiś nie wyszedł. No tak naprawdę to jest duży. To jest duży kłopot. Jedyne co muszę obronić tutaj serwis, że po prostu przyjadą jutro i będą naprawiać to, co się. Dobra, pokażę wam, co tu się ten. Tu jest złącze od wody zimnej ciepłej i akurat przy ciepłej wodzie wybombiło tą szybko złączkę, tak? I zaczęło tu cieknąć po laminacie. Tu później poszło wszystko w wykładzinę. Wykładzina, wiadomo, nasączyła tej wody hektolitry. I teraz to ścieramy. No dobra, no tyle z takiego. A do tego wszystkiego chciałam wam powiedzieć. Mazury, lato z komarami. Raczej na razie wiosna. No, wiecie co, pierwszy raz w życiu mi się to naprawdę zdarza, na tyle wyjazdów z kamperem, na tyle wyjazdów z przyczepą, już na tyle razy co byliśmy z łódką, to po dzisiejszym dniu ja miałam po prostu ochotę spakować samochód, jechać do domu, zapiąć łódkę na hak, zabrać ją ze sobą, doprowadzić do porządku w domu i wrócić się jeszcze raz. Po prostu to był jeden wielki koszmar. A to, co dzisiaj tutaj się dzieje, jak chodzi o komary, to przechodzi wszelkie jakieś pojęcie. Po prostu są ich takie roje, jesteśmy tak zgryzieni. Co prawda mam takie do psikania, do pomieszczeń na komary, ale jak ja tym zapryskam teraz... Nie, to nie wyśpimy. To będzie nam śmierdzieć w nocy, więc jakoś musimy się przemordować. No, bąbel na bąblu, bąbla pogania. Magda ma tutaj centralnie na czole bąbla i tutaj centralnie na policzku bąbla. Macia, to jak hinduska będziesz. No, Hubert mówi, że jest zgryziony po prostu. Jak jadłem kanapkę, to chwilę się nie odganiałem. Popatrzyłem na kostkę i cztery komary siedziały centymetr obok siebie i cztery mnie piły naraz. No, ale gadałeś z Bosmanatem, tak? Tak, pytam się Bosmana, co tu się dzieje w tym roku w ogóle, że takie jakieś jaja są. On mówi, że nie wie, ale nie mogą siedzieć w Bosmanacie nawet, bo jest tyle komarów, że po prostu jak usiądą, to je obchodzą ich te komary i nie mogą ten. I że w tamtym roku mówi, że było totalnie pusto, zero komara było, a w tym roku powróciły ze zdwojoną siłą. O. No. Już jakiś dziadek. Mamy kanwas, jak widzicie, założone, żeby po prostu te skurczybyki tu nie mogły wfrunąć, nie? I się odcięliśmy. I na razie jest lepiej, no bo nie wchodzą nam tu po prostu. O ile się dało, to wytukliśmy, ale po prostu mamy jeszcze tu bajzel i ja po prostu powiem... Ale jutro przyjdzie serwis. Mam nadzieję, że ja się w ogóle obudzę z lepszym nastawieniem, bo pierwszy raz naprawdę... Ale masz dobre nastawienie, żona, żona!
Widzisz, kurde, coś się wydarzyło, a ty się śmiejesz. No, no prawda, że jest pozytywna? Bo to, że zacznę tu płakać, to mi w niczym nie pomoże dzisiaj, ale byłam bliska łez. Po tych wszystkich, kurde, awariach, co się wydarzyły, dobra, nieważne. Jutro będzie lepiej. Dokładnie. Jeszcze pokaż najlepszą inwestycję ostatniego czasu naszą. Starling oczywiście. Starling, ale nie wiem, czy go będzie widać. Stoi tam na dziobie. Tam stoi Starling. Powiem wam, że przed chwilą miałem taką konferencję online. Chyba z 40 minut czy 50 minut trwała. Po prostu jest taki internet żyleta, że to jest szok. Także Elon Musk, masz plus. To na dzisiaj kończymy nadawanie. Cieszę się, że chociaż wy jesteście z nami, wspieracie nas i dajecie nam otuchy, bo to się czasami przydaje. Wasza siła jest wielka. O, uwaga, komar. Większa od nas, strzelaj go po prostu gdziekolwiek jest, tego strzelaj. A my co? Zbieramy się po prostu do spania, żeby się wygasić i schować się przed tymi komarami na dole w mesie, bo innej opcji to ja tu nie mam. I ja myślę, że jutro jak będziemy uciekać, to będzie ten. No nie, bo o 10:00 serwis przyjeżdża. Także jutro mamy dzień w porcie serwisowy. No, to może nie będą. Hubert, kończymy vloga. No, także dajcie suba, lajka, piszcie swoje pytania w komentarzach, będziemy odpowiadać. No i jak macie jakieś sugestie, to też chętnie przyjmiemy. Dobra, trzymajcie się, do jutra, hej, pa.